Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie dnia. Ze mną profesor Roman Drozd, specjalista od historii i tej historii, która nas dzisiaj szczególnie interesuje. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Bo pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest kolejna rocznica odzyskania niepodległości. Czy my, Polacy, potrafimy świętować to odzyskanie niepodległości, tą niepodległość, którą grubo ponad 70 lat temu udało nam się odzyskać? Oczywiście, że potrafimy świętować. Co prawda różnimy się poglądami, ale jest to święto nasze wspólne. To jest wielkie osiągnięcie narodu polskiego, że po okresie właśnie rozbiorów udało się tą niepodległość odzyskać. I przed Polakami, przed władzami stanął bardzo trudny problem z unifikacji ziem polskich i Polaków, którzy przez te ponad 100 lat byli pod obcym panowaniem. To było naprawdę bardzo trudne zadanie. I z tym trzeba powiedzieć, że Polacy sobie doskonale poradzili, bo udało nam się w przeciągu tych 20 lat stworzyć jedno państwo, jeden naród. Mówi Pan tych 20 lat, w dwudziestoleciu międzywojennym. Oczywiście. Bo dziś minęło blisko 80 lat, jeszcze kilku lat nam brakuje do tej okrągłej rocznicy. Natomiast wciąż jeszcze, jeżeli wybierzemy się w różne tereny Polski, widać te różnice pomiędzy zaborami, widać różnice pomiędzy byłymi zaborami rosyjskimi i chociażby austriackimi czy pruskimi. Pan też dostrzega te różnice również w mentalności mieszkańców? Nie wiem, czy w mentalności, ale oczywiście, że można dostrzec, bo to jednak jest w tych kwestiach takich infrastruktury, no ale żaden mieszkaniec byłych zaborów, czy rosyjskiego, czy niemieckiego, nie powie, że nie jest Polakiem. No tak, rzeczywiście. Tak. Mimo jakichś kolejnych prób tworzenia mniejszych lub większych ośrodków, narodowych, można tak nazwać? Nie, wie Pan, to zawsze będą, my będziemy się zawsze różnić i to dotyczy wszystkich narodów. Są grupy interesów, są grupy etniczne, grupy regionalne, grupy językowe i tak dalej, ale ogólnie wszyscy tworzymy naród polski i każdy mówi, że jesteśmy Polakami. Przeniesiemy się tak dosyć szybko do tych czasów powojennych, ale po II wojnie światowej, bo to, jak wyglądają nasze dzisiejsze granice, to efekt konferencji, na której właściwie Stalin ustalił to, jak granice. Nie mieliśmy większego wpływu na te decyzje. Tak. I konsekwencje było takie, że powstał naród bardzo homogeniczny, jeśli chodzi o narodowość, prawda? Te wszystkie nasze kresy, mniejszości narodowe zostały wycięte właściwie z Polski. I przez wiele, wiele lat Polska była chyba takim ewenementem na mapach świata, gdzie Polacy stanowili znakomitą większość, tam ponad 90%, 6-8%. Teraz ta sytuacja się zmienia. To zmienia się, ale II Rzeczpospolita, czyli Polska w okresie międzywojennego, była państwem wielonarodowościowym. To wynikało z faktu budowania przez Polaków, ale także przez decyzje mocarstw zachodnich, jaki kształt terytorialny Polska ma mieć. I tutaj ścierały się koncepcje właśnie, powiedzmy, czy federacyjne, czy narodowe. Czyli Dmowski kontra Piłsudski. Dmowski, Piłsudski, tak, ale to jakby nie sprowadzajmy tylko do tych dwóch liderów, tak, bo za nimi też stała cała ekipa ludzi, którzy te poglądy podzielali. Czyli doszło do tego, że faktycznie realizując też pewną koncepcję, powiedzmy, historyczną, tak, bo każdy naród chce, jeżeli mówimy o sprawiedliwości dziejowej, no to powinniśmy wrócić do tych granic, do tych terytoriów, które mieliśmy przed. Tylko pytanie, kiedy? Tylko to nie było, tak, ale to przedrozbiorowym, tak. Tylko nie było to oczywiście możliwe, żeby odzyskać wszystkie te terytoria, ale na tyle, na ile było można. I w związku z tym, że tamte tereny wschodnie były w większości zamieszkane przez, byśmy powiedzieli, nie Polaków, stąd Polska stała się państwem wielonarodowym. To prawie 1/3 mieszkańców II Rzeczypospolitej to były mniejszości narodowej. Po II wojnie światowej ze względu na nowy kształt terytorialny państwa polskiego, to po pierwsze, po drugie na politykę przesiedleńczą, tak? Bo władze komunistyczne, też mając oparcie władz moskiewskich, bo tutaj trzeba powiedzieć, że po II wojnie światowej Polska nie była państwem suwerennym, decyzje były podejmowane, te główne decyzje były podejmowane na Kremlu, i zapadły decyzje właśnie o przesiedleniu ludności, tak żeby z jednej strony nowym granicom Polski nadać ten etnograficzny charakter, ale to sprzyjało właśnie tworzeniu państwa czy społeczeństwa polskiego bez tych mniejszości narodowych, czyli homogenicznego takiego pod względem etnicznym i faktycznie przesiedlenie Niemców, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, z drugiej strony przyjazd Polaków do Nowej Polski, temu sprzyjał. Nie tylko z byłych kresów, ale mówimy również o emigracji tej polskiej zarobkowej, także z Zachodu. Bo taka polityka była, żeby jak najwięcej tutaj Polaków tworzyć, no i przede wszystkim zasiedlić i nadać polski charakter tym ziemiom, które do 1945 roku wchodziły w skład państwa niemieckiego. To było bardzo ważne zadanie. Cofnijmy się jeszcze może na chwilkę do czasów, gdy Polska tę niepodległość odzyskiwała. Ci, którzy są tak niedawno po szkole, to pewnie pamiętają, jak ten proces wyglądał, ale ten czas listopadowy dla nas jest, Polaków, szczególny, bo to z tą niepodległością naszą wiąże się bardzo odzyskanie, ale wcześniej... Panie redaktorze, my mówimy o wolności. Odzyskaliśmy wolność. Mogliśmy sami o sobie stanowić, w jakim kierunku chcemy, jakie chcemy, żeby były władze. To jest olbrzymia wartość. A jak bardzo? Ale się okazało, że oczywiście jeżeli jest wielki entuzjazm początkowo, jest wielka wartość, to okazuje się, że ta wolność nie jest nam dana na wiecznie. Niepodległość nie jest nam dana na wiecznie. No, po 20 latach mieliśmy agresję i niemiecką, i sowiecką na Polskę. Ja właśnie chciałem zapytać, jak bardzo my, Polacy, wówczas to nawet nie można było mówić o mieszkańcach dzisiejszej Polski jako Polacy, bo to byli mieszkańcy i obywatele trzech innych krajów. Więc jak bardzo my, Polacy, przysłużyliśmy się do tego, żeby tą niepodległość wywalczyć? Jak bardzo zależało to od nas? A czy może wręcz przeciwnie? Splot wszystkich okoliczności międzynarodowych sprawił, że wreszcie udało się wykorzystać tę okazję, którą próbowaliśmy znaleźć przez 123 lata. To zależało od nas, od Polaków. Jeżeli Polacy nie chcieliby niepodległości, to by państwa polskiego nie było. To musi wypływać, jak to się mówi, z serca i umysłów Polaków. I to dotyczy nie tylko Polaków, ale i pozostałych narodów. Jeżeli chcą mieć państwo, to muszą to chcieć. Nikt tego nie da, ale w tym dążeniu do suwerenności, do tej wolności sprzyjają okoliczności międzynarodowe. No mamy na przykład, podam, jeżeli Polakom, ale także i Litwinom, Łotyszom, Estończykom udało się po I wojnie światowej odzyskać tą wolność, tak, zbudować własne państwo i sprzyjały temu też okoliczności międzynarodowe, to w przypadku Ukraińców, którzy również budowali państwo ukraińskie, tak, walczyli, Ukraińska Republika Ludowa, nawet Sojusz Piłsudski-Petlura, o tym, żeby razem tutaj walczyć o Ukrainę i o bezpieczeństwo Polski, zakończyło się niepowodzeniem, bo nie było tej odpowiedniej sytuacji międzynarodowej, która by sprzyjała Ukraińcom na zbudowanie państwa. To, jak powstało państwo polskie, II Rzeczpospolita, czyli tak, zaraz po odzyskaniu niepodległości, to było kwestią sporną, bo jak pan wspominał wcześniej, ścierały się dwie koncepcje. Ta inkorporacyjna, czyli przyłączenie jak największej ilości terytoriów i kwestia... Ale tutaj jest jeden niuans. Tak? Koncepcja czy inkorporacyjna, czy federacyjna nie mówiła, one nie były sprzeczne, one mówiły o powstaniu państwa polskiego. Chodziło tylko... Jak chodziło tylko funkcjonować? Nie, chodziło tylko w jakim kształcie terytorialnym. No oczywiście, że tak, ale również jak miałaby wyglądać jego przyszłość i bezpieczeństwo, no bo ideą Piłsudskiego było stworzenie, nie chciałbym używać słowa satelickich, ale zaprzyjaźnionych państw, które odgradzałyby nas od naszego, chyba do tej pory największego wroga, czyli dzisiaj Rosji, jakkolwiek ona by się nie nazywała. To znaczy, to zgadzam się, tak, bo jeśli chodzi tutaj, tak naprawdę różnica między jedną a drugą koncepcją polegała na tym, kto ma być na wschodzie, kto ma być naszym sąsiadem. Tak? Czy my mamy się bronić od razu, czy też... Tak, bo w koncepcji tej federacyjnie zakładano, że będą państwa, sojusznicze. Mówiło się też o właśnie sfederowany, ale jeśli chodzi o federację, to tutaj raczej chodziło o Litwę i o Białoruś, nie o Ukrainę. Ukraina miała być państwem niepodległym, związanym ściśle z sojuszem z państwem polskim. I to starano się w roku 1920 zrealizować, ale się nie udało. No to czy fiasko tej koncepcji być może sprawiło, że losy Polski potoczyły się tak, jak się potoczyły w pierwszych dniach II wojny światowej? To znaczy, mi jako historykowi nie bardzo wolno gdybać, ale tutaj ale nie jesteśmy proszę mi na wybaczyć, uczelni, właśnie, tylko w telewizji, możemy sobie tutaj powiedzieć. Pozwolić. Ja uważam, że jeżeli koncepcja federacyjna by się powiodła i byłoby państwo ukraińskie naszym sąsiadem, mówimy o okresie międzywojennym, raczej nie doszłoby do II wojny światowej. Nie doszłoby do II wojny światowej, czy tak, w ogóle? Dlatego, czy... Nie, znaczy nie chcę powiedzieć, czy w ogóle, ale byłby, nie w taki sposób. Byłoby sojuszu, nie byłoby sojuszu sowiecko-niemieckiego przeciwko Polsce, bo Rosja nie byłaby sąsiadem naszym, czyli ona musiałaby najpierw zaatakować, nie wiem, czy Ukrainę, czy Białoruś, czy Litwę i dopiero my byli w następnej kolejności. Ja tak dążę do tego, bo obserwując sytuację polityczną współcześnie i patrząc na to, co się dzieje i zarówno jeśli chodzi o powrót do imperialnych dążeń Rosji, jak i to, co się dzieje na naszych nieco dalszych granicach, ze smutkiem obserwuję pewne analogie do tego, co się działo kilkadziesiąt lat temu. Czy sytuacja Polski, w której się teraz znajdujemy i trochę inna sytuacja, bo rzeczywiście jeśli chodzi o Rosję, oprócz małego skrawka w obwodzie królewieckim, czy tak jak nazywaliśmy wcześniej kaliningradzkim, z Rosją nie graniczymy, tylko mamy jednak ten, no, przepraszam za określenie, bufor w postaci innych krajów. Czy to sprawia, że Polska może czuć się bezpieczniejsza? Również w kontekście struktur międzynarodowych, przynależności do NATO, Unii Europejskiej? Jeżeli popatrzymy na historię, pan też jest historykiem z wykształcenia, Rosja była zawsze dla nas zagrożeniem. My tak naprawdę od Rosji nic dobrego żeśmy nie otrzymali. To było zawsze zagrożenie. I obecna ta agresja rosyjska do Ukrainy pokazuje, że faktycznie Rosja jest państwem niebezpiecznym, nadal jest państwem imperialnym i to w kategoriach terytorialnych. I tego trzeba się obawiać. I oczywiście my dzięki temu, że Ukraińcy się bronią, mamy czas, żeby się przygotować do ewentualnej agresji. Oczywiście za nami stoją państwa NATO, cały układ, Unia Europejska, ale my widzimy też, że nie ma tam pełnej jedności poglądów, czyli może być też różnie. Rosja prowadzi do tego wojnę hybrydową, czyli wykorzystuje pewne pęknięcia, jeśli chodzi o Unię Europejską i też właśnie postrzeganie roli NATO. Może być, jak to się mówi, pewne zagrożenie dla nas, które my powinniśmy niwelować. Ja zawsze stoję na stanowisku, że najlepiej liczyć na własne siły. Sojusznicy są bardzo potrzebni przyjaźni sąsiedzi, ale trzeba przede wszystkim liczyć na siebie. Czyli musimy się zbroić i przygotowywać się na ewentualne, ja nie mówię, żebyście Państwo mnie też dobrze zrozumieli, że wojna będzie. Tak? Być może tak, być może nie, ale my powinniśmy być na to przygotowani. W 1939 roku Polska też miała mnóstwo sojuszy. Byliśmy teoretycznie najbardziej zabezpieczeni, jeśli chodzi o sojusze, jak tylko mogliśmy być. Gwarantowały nam to mocarstwa, a skończyło się tym, że jedno z mocarstw nawoływało do tego, żeby zaprzestać, a drugie zwróciło ulotki. No, z sojuszami tak właśnie jest, dlatego trzeba z partnerami pracować, żeby te sojusze były wykonane i były wykonane naprawdę, a nie tylko deklaratywnie, jak to się właśnie stało we wrześniu 1939 roku. My oczywiście jesteśmy w innej sytuacji. W NATO to są nie tylko państwa europejskie, jest ich o wiele więcej, tak, ale też są Stany Zjednoczone i Kanada. Także tutaj mamy ten układ inny, jest większy też potencjał, ale z sojuszami bywa tak, że może się wyłamać któreś z państw i może te układy, albo inaczej te gwarancje, które były podpisane, mogą być niewykonane. Nie chcę porównywać NATO i na przykład układu budapesztańskiego, który gwarantował Ukrainie bezpieczeństwo w zamian za zrzeczenie się broni jądrowej, broni atomowej. Gwarantowały to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, no i co się stało? I mamy wojnę. Tak? Czyli te gwarancje tak naprawdę pozostały na papierze. Dlatego powinniśmy przede wszystkim, jak to się mówi, zbroić się, liczyć się na własne siły. Poruszył Pan wątek, który tak czy inaczej pojawić się musiał w naszej rozmowie, bo jest bardzo aktualny. Mowa o Stanach Zjednoczonych. Dosłownie kilka dni temu rozstrzygnięcie wyborów. Wygrał prezydent Trump, który przynajmniej jeśli chodzi o jego deklarację, przedwyborcze, takie w ramach kampanii, mówiły o tym, że Stany tak naprawdę nie chcą się angażować w to, co się dzieje w Europie, nie chcą być żandarmem Europy, nie chcą płacić za to, żeby państwa czuły się bezpiecznie. Czy nie ma obawy, że Stany Zjednoczone wyciągną wtyczkę, jeśli chodzi o uzbrajanie czy dozbrajanie Rosji, ale też innych krajów europejskich? Znaczy nie dozbrajanie Rosji. Ja powiem Ukrainy. Ja powiem tak, to jest... W takich sytuacjach czasami potrzebne są, czy sobie przypomnieć pewne powiedzenia, tak? W nieszczęściu też jest szczęście, powiedzmy. I powiem szczerze, że ja wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, co prawda to budzi wielkie obawy z tego tytułu, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie ma plany Donald Trump i jego administracja, jakie będzie miała odnośnie Europy i odnośnie też Ukrainy. Na pewno oceniam w ten sposób, że Europa będzie musiała bardziej zewrzeć szeregi, czyli tutaj musi bardziej występować jednomyślnie. I przede wszystkim też musi wziąć pod uwagę, że kwestie bezpieczeństwa i kwestie gospodarcze już nie będą zależały tylko od Stanów Zjednoczonych, ale również od Unii Europejskiej. My tutaj, czy nasi politycy europejscy powinni wziąć to pod uwagę i z tego, co czytam, to oczywiście to biorą w kwestiach bezpieczeństwa i w kwestiach też gospodarczych, bo na pewno w kwestiach gospodarczych nowa administracja w Stanach Zjednoczonych będzie bardziej patrzeć na Stany Zjednoczone, czyli na tą politykę wewnętrzną, na tą gospodarkę. America first. Tak, my mamy też pewne doświadczenia z pierwszej kadencji prezydenta Trumpa, gdzie powiedział, no my nie będziemy wszystkiego finansować, tak? Jeżeli jest NATO, to jeżeli się zobowiązaliśmy 2% PKB przeznaczać na uzbrojenia, czy jakbyśmy powiedzieli na wojsko, no to przeznaczmy. A z tym bywa nawet do tej pory różnie. I tutaj, żeby to funkcjonowało chociażby, trzeba wziąć to pod uwagę. Jeśli chodzi o Ukrainę, bo Pan pytał, eksperci, czy głosy, które ostatnio czytałem, podchodzą do tego bardzo sceptycznie, że tutaj przed Ukrainą będą bardzo trudne czasy. Ja się zgadzam, że będą trudne czasy, bo one są. One są cały czas od kilku lat. Tak. Ale wybór prezydenta Trumpa został różnie przyjęty przez społeczeństwo ukraińskie i przez władze. Część oczywiście jest rozczarowana, o nic nie dostaniemy, sprzedadzą nas, Rosja opanuje całą Ukrainę, nie będzie państwa ukraińskiego, nie będzie Ukraińców i takie głosy też się pojawiają, ale niekoniecznie, powiem szczerze, z tego powodu, że część społeczeństwa ukraińskiego, ale także i władze są już zmęczone polityką Joe Bidena. Czyli tą kroplówką, tak? Tak, polityka Joe Bidena przecież polegała na tym, żeby Ukraina nie przegrała, a Rosja nie wygrała. Czyli tak jak, jeżeli będziemy sobie to tłumaczyć na prosty język, czyli ta wojna ma trwać długo, no bo chyba, że zakończy się jakimś bardzo zgniłym kompromisem. Ale zgniły kompromis nie da pokoju trwałego. Może się kończyć wybuchem kolejnego konfliktu. A ludzie giną i nawet ten zakaz, żeby używać broni, tej dalekiej i nie móc atakować bazy wojskowe, infrastrukturę wojskową rosyjską w głębi Rosji, a Rosja bombarduje codziennie Ukrainę, giną Ukraińcy, no to jest coś nie tak. No tam były obawy przed eskalacją konfliktu. No ale proszę zwrócić uwagę, ile ciągle były te obawy. W roku 2022, zaraz po tym pełnym wtargnięciu Rosji, tak, na Ukrainę, też się wydawało, o nie dajmy, bo wojna się rozleje na pozostałe terytoria. Nie. Nie chciano dawać uzbrojenia, nie chciano dawać samolotów. Zwróćcie uwagę, że pojawiły się F-16, pojawiły się też rakiety bijące już na 300 km i tak dalej. To wszystko jest, pojawiły się czołgi, a cały czas się obawiano, to będzie eskalacja i będzie użycie na przykład przez Moskwę broni atomowej. Nawet taktycznej do tej pory nie użyto i nie będzie ona użyta, bo nawet sojusznicy Rosji na to nie pozwolą. A wojnę faktycznie trzeba zakończyć. W przypadku Donalda Trumpa i jego administracji, a Donald Trump chce uchodzić za wielkiego polityka, odważnego przywódcę, przywódcę światowego, nie może sobie pozwolić na przegraną Ukrainę. Wspomniał pan... Musi, tylko jest pytanie, tak? Co zrobi? Czy będzie faktycznie uzbrajał Ukrainę i pozwoli na przykład, na co też liczą Ukraińcy, na użycie właśnie tych rakiet w głębi Rosji, czy też będzie realizacja scenariusza koreańskiego? Bo Zachód jest w bardzo trudnej sytuacji. Stoi na stanowisku prawa międzynarodowego, a w tym się mieści nienaruszalność granic. To jeżeli zostanie zawarty jakiś pokój rosyjsko-ukraiński i Zachód pozwoli, żeby Rosja przyłączyła do swego terytorium część ziem ukraińskich, czyli jest to rewizja granic. Niezgodna z prawem międzynarodowym. To otwiera drogę wielu... innym bardzo tutaj graczom międzynarodowym. Mamy wiele krajów, nie mówię już o Europie, które od wielu lat... No tutaj możemy powiedzieć Chiny i Tajwan chociażby, na przykład. Tak? Ale jest wspomniane dwie Koree, które dzieli trochę sztuczna granica, tak? Tak. To jest po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne. No i można wtedy grać właśnie ten scenariusz koreański, o którym powiedziałem, czyli my nie uznajemy przynależności tych ziem, albo inaczej, uznajemy integralność terytorialną Ukrainy w granicach 1991 roku, no ale chwilowo te ziemie są okupowane i tak dalej, tak? No, ale jest to zamrożenie konfliktu. A znając Rosję, nawet chociażby te mińskie porozumienia, które były podpisane między Ukrainą a Rosją, te zobowiązania, to jest tylko przegrupowanie wojsk i za kilka lat będzie kolejna wojna. Ja jestem w to przekonany, jeżeli taki scenariusz będzie przyjęty. Zostawmy na chwilkę tą politykę światową i przejdźmy na nasz grunt lokalny. Nasze terytorium jest szczególnie istotne z punktu widzenia wspomnianego wcześniej NATO. Podsupska baza w Redzikowie jest częścią całego systemu bezpieczeństwa europejskiego. Czy myśli pan, że przez to jesteśmy bardziej narażeni na ewentualny atak, czy wręcz przeciwnie? To znaczy, ja bym nie oceniał tego typu, że mamy tutaj blisko bazę i w związku z tym szybciej zostaniemy zaatakowani. Ja nie sądzę też, żeby na przykład Rosja, jeżeli pokona Ukrainę i tak dalej, żeby się zdecydowała na, jak my mówimy, na taką bezpośrednie uderzenie w państwo członkowskie. Państwo NATO. No jeśli słuchamy niektórych polityków rosyjskich... No tak, oni tam... Oczywiście, to jest pewnie propaganda, to jest też przygotowywanie własnego społeczeństwa i też straszenie tych społeczeństw zachodnich. No bójcie się, bo my jesteśmy tutaj bardzo, bardzo groźni. Ale ja bym uważał, że najpierw będzie wykorzystywanie, jakby rozbijanie, osłabianie państw od wewnątrz. Nie chcę mówić, bo może jeszcze ktoś z polityków rosyjskich będzie to słuchał i ten mój scenariusz jeszcze kupi. Tak, właśnie. Tego się trochę obawiam. Ale wojnę hybrydową już mamy cały czas. Nawet tutaj nasi niektórzy generałowie mówią, Rosja już jest w Polsce. Tak? Wojna informacyjna. Tak, to wojna jest informacyjna, cały czas się toczy. I mogą być wykorzystywane grupy osób, różnego typu grupy, też i mniejszość rosyjska, jeżeli mówimy o państwach bałtyckich, że rozpoczną się wewnętrzne rozruchy. Bo może być. A znając scenariusze rosyjskie, przecież tak zawsze było. Najpierw były wewnętrzne niepokoje i potem któreś z grup politycznych, która na przykład uważa się, że ona naprawdę reprezentuje naród, występuje o bratnią pomoc. No i ta bratnia pomoc jest udzielona. To już przerabialiśmy kilka razy. I teraz jest pytanie w związku z tym, czy ten punkt 5 układu NATO zadziała, czy nie zadziała? No, teoretycznie powinien zadziałać w każdym przypadku, bez względu na to, co się wydarzy. Jeżeli pewne siły polityczne wewnętrzne w pewnym państwie poproszą o pomoc, no i ta pomoc będzie udzielona. Trudno jest rozpatrywać ten temat. Chyba też zależy, które siły polityczne, no bo jeżeli będą te, które będą no, prorosyjskie, tak? Prorosyjskie, oczywiście, tylko takie, tylko prorosyjskie. Ja nie mówię, że w Polsce taki scenariusz będzie zrealizowany, ale on może być w innych krajach. W Gruzji też po wyborach i tak dalej po raz drugi wygrała, czy nawet chyba po raz drugi, jak się nie mylę, na pewno po raz drugi, siły prorosyjskie. Tak. No miejmy nadzieję, że do tej sytuacji nie dojdzie i będziemy mogli się spotykać przy kolejnych rocznicach odzyskania polskiej niepodległości w nieco takim przyjaźniejszych warunkach i będziemy mogli opowiadać o tym, jak Polska się przez te lata rozwinęła, a nie czego musi się obawiać. Tak, ale my musimy też pewne zagrożenia o nich pamiętać i ja też nie chciałbym, żeby z naszej rozmowy wynikało, o Boże, jakie jest wielkie zagrożenie, strach i tak dalej. Nie, my będziemy obchodzić tą święto niepodległości i radości. Radośnie w niepodległym państwie, ale my musimy być przygotowani na pewne zagrożenia. Więc tym optymistycznym akcentem zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy nie tylko o niepodległości, ale również o sytuacji na świecie, która no jest... No, niepodległość też zależy od sytuacji międzynarodowej. Tak? Co ustaliliśmy na samym początku. Tak. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Wam za spotkanie z nami. Panu, Panie Profesorze, również za odwiedzenie naszego studia. Państwu. I jestem przekonany, że spotkamy się jeszcze raz, a nie raz, żeby porozmawiać na ten temat i na inne tematy, które na pewno interesują naszych telewidzów i słuchaczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.